Zapraszam na drugie danie. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym przegląd rzeczy, które nadesłane na aukcję. Co prawda już za późno na to, żeby postąpić zgodnie z sugestią z wcześniejszego postu, żeby pokazać rozpakowywanie, więc pokażemy rozpakowane, ale naprawdę cudne. Proszę zobaczyć, jakie lustereczko. Śliczne. Nie w pełni idealne, ale naprawdę świeci się świeżym lustrem znakomicie. Co my tu mamy jeszcze? Proszę bardzo. Kolejne cudeńko. Spróbuję zbliżyć. O! Piękna. Piękna dwunominałówka. Jeszcze raz na takim zbliżeniu na zoomie zobaczmy tą złotóweczkę, bo to jest naprawdę znakomita moneta. Ślicznotka. Tu mamy kolejną złotóweczkę, inny rocznik, 38. Proszę, jakie lustro. Proszę Państwa, takie zestawy aż miło grupować na aukcję. Także mimo, że na aukcję wprowadzamy już od blisko 2 miesięcy, to standardowo bywa tak, że z tymi najfajniejszymi, najciekawszymi pozycjami czekają Państwo na koniec terminu przyjmowania i wtedy najwięcej takich spektakularnych pozycji spływa. Zresztą to jeszcze nie koniec, mamy sygnały o kilku paczkach, które jeszcze do nas są w drodze, także w tym tygodniu będą jeszcze dochodziły ostatnie przesyłki. No ten ord może nie idealny, słabo wybity przy otoku, tutaj u góry też. Na wersie słabiej wygląda to bicie, ale dużo takiego fajnego, świeżego lustra, które nie chce tutaj się złapać na... O, proszę bardzo, właśnie, łapie się. Bardzo świeża powierzchnia. Czyli mimo, że ten detal nie zachwyca, to świeżość powierzchni jest super. Ale tu jest taki, jak lubię, czyli w takiej starej patynie. Moneta, która już właśnie przed chwilą opisałem stan na stan drugi. Cena wywoławcza 1000 zł, ale taki znakomity, fajny, solidny ord, bezdefektowy. Z patyną gabinetową, super pozycja. Obok mamy ładnego grosika, proszę bardzo. Zygmunt III Waza, 1608 rok. Piękne lustereczko. Coś mam tutaj nie do końca tak ze światłem i to lustro nie chce... O, właśnie. Postraszyłem i we właściwym momencie się pokazało. Piękne. Świeżutki stempel, okazowa sztuka. Cudeńko. I tu od razu zwykła, prosta moneta, która ostatnio robi całkiem niezłą furorę w internecie. To dzięki artykułowi portalu numizmatycznego o odmianach, szczególnie ciekawych odmianach zapisu daty, gdzie jest ta data dzielona na przykład kropkami, co każda cyfra prawie, co jakieś partie. Bardzo fajny temat, szczególnie, że moneta powszechna, pospolita, przy czym tutaj jest taki niepospolity stan, czyli znów to, co pokazywałem przed chwilą na groszu czy na orcie. Bardzo świeże lustro. Nieidealny relief. Jednocześnie powiedzmy na tym reliefie wydaje się taka matowość dużo gorsza niż można się spodziewać po lustrze, ale to efekt tego, że poprzedni właściciel tej monety, czy jeszcze aktualny właściciel może tej monety, umył tą monetę bardzo umiejętnie. W efekcie odsłoniło się znakomite lustro w tle, ale jednocześnie no, odsłoniły się przytarcia reliefu, które tu się dość mocno eksponują. To zdecydowanie nabierze uroku, ta moneta z czasem złapie fajnej patyny. A to lustro wtedy się pięknie zaświeci takim złotem, będzie kontrastować z reliefem. Fajny szóstaczek, ale obok mamy jeszcze lepszego szóstaczka. Tu, proszę Państwa, jest szóstak 1682 roku, Jana III Sobieskiego w bardzo dobrej prezencji. Czyli moneta nie dość, że jest świeża pod względem powierzchni, nie dość, że pięknie się nam błyszczy, to jeszcze jest taka idealnie okrągła i pięknie centrycznie wybita i równo wybita, co jest nieczęste przy tych monetach i co tutaj jest zdecydowanie dużym atutem. Obok po sąsiedzku szóstak Jana Kazimierza. Moneta już zupełnie inna w prezencji, ale bardzo ładnie pasująca do tego orta z schowy, który był przed chwilą prezentowany, czyli taka fajna patyna. Patyna starego zbioru. Takie patyny nie powstają szybko. Świetnie wybita w ogóle, czyli to jest właśnie taki sposób zbierania starych zbiorów. Monety generalnie zbierało się wtedy, nie patrząc, czy one się błyszczą wyraźnie, czy nie, ale żeby były dobrze, ładnie, równo wybite.
czyli właśnie coś odwrotnego niż mam na przykład na tym orcie, który z punktu widzenia obecnych trendów zachwyca bardzo tym lustrem, gdyż takie lustro pomaga też dostać wysoką notę w gradingu. No świetnie tutaj chodzi po prostu ten zegarek na nim. Piękna. Ale tutaj tego lustra praktycznie nie ujrzymy. Natomiast doskonale przeczytamy każdą literę i zobaczymy wyobrażenie królewskie, czyli to, to jeszcze raz pokażmy tego orta, jakby dwa zupełnie różne bieguny zbierania monet. Tutaj mamy dużo lustra, ale litery w otoku pozostawiają wiele do życzenia. Owszem, można się ich domyśleć, wiadomo, co tu jest napisane, ale nie ma tej równości bicia. Tej równości, która jest tutaj właśnie na tym niepozornym szóstaku. Ale przejdźmy dalej. O, i to jest kolor, który zdecydowanie wyróżnia się na tatce. I proszę Państwa, który jest coraz bardziej pożądany i coraz rzadszy, czyli polskie złoto. Dukat Poniatowskiego, 1792 rok. Przepiękne lusterko na rewersie. Znakomita blacha. Świetnie po prostu odbija tutaj światło. Awers już standardowo, jak przy większości monet, ciężko o to, żeby był równy stan zachowania. Tutaj już jest ten awers delikatnie ruszony, delikatne takie przetarcie, ale i tak jest to moneta naprawdę znakomita, a rewers zachwyca. Piękny dukacik. Proszę Państwa, dużo jest zbiorów numizmatycznych, ale wśród tych zbiorów naprawdę myślę, że pojedyncze procenty mogą poszczycić się w ogóle posiadaniem dukatów w zbiorze, także tym bardziej warto to dowartościować. A proszę Państwa, teraz na tej tatce, czyli zobaczmy całościowo, tą przejrzeliśmy, ale to nie ostatnia tacka, którą mamy. Tych tacek jest dość sporo tu rozłożonych. Zerknijmy na przykład, co jest na tej tatce. Zróbmy krótki, szybki przegląd. O, na przykład Śląsk. Bardzo ładna sześciokrajca róweczka. Wrocław, Mennica, ale tutaj mamy piękną, co prawda pruską złotóweczkę, ale w jakim stanie? Świeżość mennicza, lustro, stan oceniony 2+, cena wywoławcza symboliczna, czyli 100 zł. A tu za to idziemy dużo, dużo wstecz. Denarek Bolesława Śmiałego, jeździec na koniu, włócznia z proporcem, tarcza wyraźnie zarysowana, dzieli tego konia prawie że na pół, litera S z tyłu i z drugiej strony ładnie widoczna główka i wszystkie litery czytelne. Rzadko się spotyka, żeby były tak ładnie wybite te monety. One zazwyczaj mają niedobicia wynikające z tego, że po dwóch stronach spotykają się te wysokie elementy i czegoś brakuje na wybicie na przykład tutaj główki, a tutaj ona świetnie się wpasowała chyba akurat w to przetłoczenie między tarczą a przodem konia i starczyło tego srebra. Bardzo fajny denarek, stan też oceniliśmy na drugi. Cena wywoławcza 1500 zł. Te monety zdrożały już wyraźnie ostatnimi czasy, a szczególnie właśnie egzemplarze takie ponadprzeciętne. Tutaj możemy jeszcze zerknąć na zagranicę. O, nawet nie mieści nam się w kadrze, bo to już duża moneta, przy czym to nie talar, a pół talar, czyli jeszcze rzadszy nominał. Saksonia 1628 rok, duży, fajny, efektowny pół talar. Stan według naszej oceny, stan 2. Cena wywoławcza to jedyne 500 zł za tą monetę, ale myślę, że będzie zdecydowanie wyżej w końcówce licytacji. Tu mamy jeszcze taką śliczną monetkę, która jest również Śląskiem, Wrocławiem i to jest monetka z kopertką Tadeusza Kałkowskiego. Ten egzemplarz notabene wrócił w ramach części zbioru, czyli on u nas już wcześniej kiedyś był oferowany. Teraz oferujemy go jeszcze raz. Mamy jakieś brakteaty, ale tu mamy jeszcze taki ciekawy pieniążek, w tej chwili jeszcze niezidentyfikowany przez nas, ewidentnie orzeł śląski, ale technika bicia taka jak dla fenigów austriackich. Także to może być bardzo ciekawa moneta. Z tym jeszcze jedna rzecz. No nie wiem, nie wyrokujmy, czy to na pewno będzie za wcześnie, żeby tutaj jakieś przypuszczenia. Świeżo wyjęta z przesyłki, jeszcze niezidentyfikowana, ale wydaje się być ciekawą pozycją. Weźmy jeszcze następną tackę. Na kolejnej zobaczmy, co tutaj jest. O. O, tu jest, proszę Państwa, coś, co bardzo lubimy zawsze, jak u nas przychodzi, czyli taka klimat starych zbiorów. Stara karteczka, zapisane piórem, starym charakterem pisma w
Władysław Jagiełło i Warneńczyk. Tu akurat zachował się w tym papierku tylko Władysław Jagiełło, pół grosz. No, zupełnie przyzwoity, dość dobrze wybity, oceniliśmy go na stan 3+. Ale w tej formie mamy jeszcze kilka właśnie karteczek. I tu między innymi na przykład jakieś olbrachty. Średniowiecze w ogóle, szczególnie to późne, będzie znakomicie u nas reprezentowane na bieżącej aukcji, także pod tym kątem polecamy. Fajne stare patyny powstały, co prawda może takie trochę nakrapiane, więc utrudniają czytelność, ale to efekt przechowywania w tychże papierkach. Tu jeszcze są fajne kopiejki łezki, też mają stary papierek, opisane jako Dięgi Rosyjskie Miasta Pskowa. Ale jak na ten typ monety, to właśnie to, co jest bardzo częste w starych zbiorach, super wybite sztuki. Proszę bardzo. Tu jedna. O, tu mamy konika. Jest. I oznaczenia. Tu jest napisowa. Teraz przewróćmy sobie na drugą stronę. Jednocześnie tą. Proszę bardzo, jakie ładne, dobrze wybite egzemplarze. Piękna patyna. Kontrastuje, podkreśla ich urodę. I tu jeszcze z takich rzeczy wartych pokazania. Proszę bardzo. Moneta lenna, stylistycznie bardzo zbieżna z monetami Zygmunta Starego, gdyż Albert Hohenzollern był lennikiem Zygmunta I Starego, więc te monety są bardzo ujednolicone, według tej samej stopy bite, więc również stanowią jakby część numizmatyki polskiej. To jest moneta lennika polskiego, ale zobaczmy, jakie tutaj jest lustro. Tutaj jest o tyle fajnie, że powiedzmy niedobicie co prawda jest, ale nie jest tak mocne, tak jak wcześniej widzieliśmy na orcie. No właśnie, zapomniałem, żeby przybliżyć, więc mamy piękne, świeże, mocne lustro. Trochę niedobicia w otoku. Stan oceniliśmy na 2+. Monetę z takim lustrem za 250 zł na start, ale proszę zobaczyć, co tu się dzieje normalnie. Żyleta, świeży stempel, super się błyszczy. No, tu jeszcze jeden ładny Sobieski, też przyjemnie wybity, też równy, trochę słabiej niż tamten egzemplarz się prezentuje. Ocena nasza to jest tam 2+, 180 zł na start. Bardzo fajny egzemplarz. A jak już jesteśmy przy szóstakach, to jeszcze jeden szóstak. Ten oceniliśmy na 1-. Piękne lustro. Nieźle wybity, to jest końcówka krążka, czyli wykrojnik następnej monety skubnął sobie trochę z tej, ale moneta okazowa, bardzo dobrze czytelna, z dobrym blaskiem, fajna. Tu od razu jego kolega, kolejny z końcówki blachy, tylko tutaj typowo końcówka blachy na prosto, też fajny, mięsisty, z lekkim połyskiem, to już taki trochę inny styl tego szóstaka. Ale tutaj już kątem oka widzę inną fajną monetę, którą zdecydowanie warto pokazać. XIX wiek cieszy się dużą popularnością wśród zbieraczy i tu mamy bardzo ładną 1/3 talara. Piękna, praktycznie bezjustunkowa sztuka, równy krążek, lekki połysk, niewielki obieg, bardzo, bardzo atrakcyjny. I tu jest jeszcze taka fajna moneta z późnego średniowiecza, grosik miśnieński, ale też stan jest taki wow, stan 1-. I co my tu jeszcze mamy z takich rzeczy, żeby pochwalić się na szybko? No również jest trochę jakiegoś antyku, też z starymi karteczkami, to jakaś prowinencja znanego czeskiego zbieracza, Karela Haury i na przykład taki Antonin Jan. Ale tu jeszcze mamy coś lepszego z antyku, czyli złotko, fajny solid. Skoro już patrzymy na różności, to mamy tu jeszcze kilka slabów. I na przykład ta moneta w slabie robi wrażenie, bardzo, bardzo fajny. Ort, 1754 rok, nota jest MS63, także to jest godne uwagi. Od razu mamy tutaj fajną, dużą, masywną monetę.
1 trzecia talara, pół gulden, MS63 PCGS-u, lekka patyna, bardzo fajny detal i może na zakończenie coś niepolskiego, ale godnego uwagi, MS63, ale proszę zobaczyć to lusterko, ten detal orła, jakość wybicia, ciemna patyna równa, śliczna pozycja, grading NGC, MS63. Ale proszę Państwa, to jeszcze nie koniec rozkładania, zresztą na koniec filmu zróbmy mały przegląd. Proszę Państwa, tutaj jest wózek jeszcze pudełek, które czekają na rozpakowanie. Także jeszcze mamy troszeczkę pracy nad rozpakowywaniem tego, co Państwo nadesłali do nas na aukcję. Zapraszamy serdecznie na stronie aukcyjnej na bieżąco. Wprowadzamy to, co otrzymujemy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.